Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. 2020 rok uwypuklił kilka spraw, pokazał i obnażył wiele problemów u inwestorów, u przedsiębiorców, u konsumentów, często po prostu u nas w domach. Cytując Lorena Buffetta, w czasie odpływu widać, kto pływał bez kąpielówek. Mnie osobiście y, ten kryzys pandemiczny też kilka rzeczy uświadomił w kontekście tego, jak prowadzę swój biznes, ale też mocno w kontekście inwestowania, no bo przecież ja sam inwestuję, o czym doskonale wiecie. I starłem sobie to, ile mnie nerwów, stresu i tego, co w ogóle robiłem w ostatnim roku, właśnie kosztował ten mój sposób inwestowania. Dlaczego w ogóle robię to tak, a nie inaczej? I jakie efekty w tym roku? To przyniosło i doszedłem do wniosku, że jako aktywny inwestor, przyznaję szczerze, zazdroszczę inwestorom pasywnym i inwestorom dywidendowym, bo chociaż ich metody inwestowania są dużo bardziej wymagające niż wszystkim się wydaje, są bardzo długoterminowe. Trzeba tu sporo wiedzy, ale przede wszystkim trzeba tu cierpliwości naprawdę długiego terminu, no i oczywiście kapitału. Ale mimo wszystko w 2020 roku to oni spali dużo spokojniej. Dlaczego tak się dzieje? Czym charakteryzuje się inwestowanie pasywne, a czym dywidendowe w tym kontekście nieszczęsnego 2020 roku? I dlaczego w czasie właśnie takich kryzysów te dwie metody przeprowadzają inwestora dużo lżej, dużo spokojniej przez ten najtrudniejszy czas? W tym odcinku odpowiemy sobie na te pytania i sami zobaczycie, czy warto zazdrościć pasywnym i dywidendowym inwestorom, jeśli wy preferujecie zupełnie inny styl. Inwestowania. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Ja już wiem, że po 2020 roku będę miał trzy solidne wnioski. Po pierwsze... Praca zdalna nie jest taka straszna. Spotkania, wiele rzeczy można zrobić całkowicie zdalnie, wiele rzeczy, których teoretycznie nie dało się wcześniej zrobić zdalnie naprawdę przechodzi i powiedziałbym, że jest często dużo efektywniejsze niż się wszystkim wydawało. Wydaje mi się, że nie jeden pracodawca też to skumał, chociaż przyznaję, że ja jestem w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż większość Polaków, bo po prostu nie mam dzieci, więc te warunki do pracy w domu to jest zupełnie inna bajka, szczególnie że ja w zasadzie od lat już pracuję z domu i. Dla mnie to powiedzmy nie był tak duży wyczyn, żeby w czasie pandemii jeszcze ograniczyć zawodowe spotkania, wyjazdy itd. Ale w każdym razie na pewno 2020 rok pokazał, że wiele rzeczy można jednak efektywnie zrobić online. Nawet zaryzykuję, że pokazał to urzędnikom. Kilka spraw udało się czasem zrobić przez maila, przez telefon, wcale nie trzeba było gdzieś jechać, wcale nie wszystko wymaga dodatkowych wniosków. To jest akurat jeden bardzo pozytywny punkcik tego roku. Drugi punkt to kreatywność i umiejętność adaptacji w biznesie. Jest niesamowicie ważna. I wydaje mi się, że oczywiście tak jak duże biznesy, którym jest ciężko się zeskalować, ale też ciężko później zawrócić albo otworzyć nową gałąź, no sami rozumiecie, no wielkie korporacje, potężne biznesy działają dużo wolniej, ale te małe biznesy, te bardzo dynamicznie zmieniające się, były w stanie przez tych kilka miesięcy trochę dostosować się do tego pandemicznego świata. I tam, gdzie kreatywność, pomysł na adaptację miały sens, tam faktycznie no powiedzmy, że zupełnie inaczej patrzy się na tę drugą falę pandemii. U mnie osobiście w mojej blogu i nie tylko działalności, delikatnie mówiąc, urwało dwie odnogi biznesu w czasie pandemii, ale w tym samym czasie uruchomiły się tak naprawdę nowe i dzięki temu, że dosyć szybko dostosowałem się do tego, jakie są realia, ten 2020 rok to będzie dla mnie rok wielu po prostu zmian w moim biznesie i gdybym tego nie zrobił, to bym po prostu miał naprawdę może nie powiem, że solidny minus, ale na dwie pozycje w tabeli przychodów by właściwie w tym roku zniknęły. No i trzeci wniosek, o którym dzisiaj tak naprawdę jest ten odcinek. Naprawdę niewiele modeli inwestowania daje dzisiaj spokojny sen. Ja wiem, że inaczej na to patrzy ktoś, kto sobie kupił pierwszy raz w życiu akcję w dołku w marcu czy w kwietniu i patrzył już tylko, jak rośnie, ale jak po wielu latach buduje się ten kapitał. Ten kapitał jest coraz większy. I nagle na tym inwestycyjnym morzu jest gigantyczny sztorm to żadna bezpieczna przystań nie jest w stanie aż tak pomóc, żebyśmy jakoś spokojnie spali w tym czasie. I po prostu aktywne zarządzanie pieniędzmi jest naprawdę, naprawdę trudne i kosztowne. Dlatego w tym odcinku chciałem porozmawiać troszeczkę o tych inwestorach, którym trochę zazdroszczę. Tym pasywnym, tym dywidendowym sposobem inwestowania w zasadzie można było przetrwać 2020 rok dużo lżej niż ci aktywni inwestorzy i może Was dzięki temu do tego przekonam i zostaniemy tylko i wyłącznie przy tym punkcie. Trzeci. Ale najpierw zacznijmy od tego, co robi tak naprawdę aktywny inwestor. Taki, który buduje swój portfel, sam wszystko analizuje, sam wszystkiego dogląda, bo jak już coś ma w portfelu, to musi tego doglądać. Jak czegoś nie ma w portfelu, to musi dane spółki czy dane instrumenty obserwować i zastanawiać się, jaki jest punkt wejścia i wyjścia. Jestem naprawdę dużo roboty i to wszystko jest obarczone relatywnie dużym ryzykiem, no bo jeśli jednak mamy selekcję, no to jasne, jest dużo pięknych historii, jak dużo, że pieniędzy można było zarobić. Masę tych historii znacie, które już są wręcz legendarne. W 2020 roku wystarczyło przecież mieć Mercatora na samym dołku i, i czekać, aż uzbiera nam się pieniądze na zakup mieszkania. No tylko to nie jest. To nie jest takie proste, jak się wydaje, gdy już widzimy po fakcie. No nie na darmo jest takie powiedzenie nieładne wśród inwestorów, że analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. Coś w tym jest, że naprawdę nie jest łatwo utrzymać duże pozycje, szczególnie gdy. Patrzymy na takie spółki w trendach wzrostowych, które potrafiły mieć tak zwane drawdowny, czyli ich wartość akcji drastycznie spadała w ramach jakiejś korekty na poziomie np. 60-70, a nawet ponad 80%. To jest niesamowite, ale jak spojrzycie na akcję Amazona i pomyślicie sobie, ktoś tam pewnie kilkadziesiąt lat trzyma te akcje i naprawdę jest dzisiaj multimilionerem, bo wytrzymał cały ten długoterminowy trend, a później spojrzycie, że ktoś. Mógł na przykład po drodze zaliczyć dwie korekty na poziomie 80%, no to wtedy warto się zastanowić, czy ten ktoś jednak wytrzymał napięcie psychiczne i faktycznie te akcje w portfelu posiadał. Na tym polega ogromne ryzyko aktywnego zarządzania. No i oczywiście coś, co nas absorbuje: to są te emocje, to jest to, co jest ciekawe właśnie w inwestowaniu to, co nas często kręci i to. Dlaczego między innymi mój YouTube'owy portfel 10K cieszył się dużą popularnością? Bo masa ludzi uwielbia, że coś się dzieje na spółkach, uwielbia zarządzać tym tak aktywnie, patrzeć na to, co się w tych spółkach zmienia, kupować, sprzedawać, sprzedawać, kupować coś, co uwielbiają domy maklerskie, bo mają z tego prowizję. Ja chociaż dzisiaj nie mam tak aktywnego trybu inwestowania i to nie jest tak, że ja codziennie szukam jakiejś okazji do zainwestowania, to i tak w moim kalendarzu naturalnie o 9 rano zaczyna się giełda. Jeśli ja nie mam żadnego spotkania, nagrania, no gdzie powiedzmy w pandemicznym roku nie mam za dużo i nic się innego nie dzieje w moim kalendarzu o 9 rano, to jest to oczywiste, że otwieram giełdę. To jest trochę pokręcone, ale tak samo jak jakbym miał zegar biologiczny mniej więcej czy o 21, czy o 22 zamykam sesję w Stanach. Więc coś w tym jest, że nawet jeśli to nie jest nam do końca do życia potrzebne, to i tak jeśli lubimy inwestować, lubimy te emocje, to to z nami zostaje. Nawet jeśli ja dzisiaj inwestuję dużo spokojniej niż kiedyś, i ten kapitał jest większy, inaczej do tego podchodzę. To i tak naturalnie patrzę, jak się zamykają, otwierają poszczególne rynki. Chociaż teoretycznie nie powinno mnie to tak obchodzić. Więc coś w tym jest, że to silne uzależnienie od emocji z nami zostaje. A ci inwestorzy, którzy tego nie mają, ci nie dość, że śpią spokojnie, to często są w stanie długoterminowe zyski osiągać dużo właśnie spokojniej. W 2020 roku też, zresztą, kto oglądał na moim kanale niektóre te kryzysowe nagrania, sami wiecie, że ja się mocno obawiałem o swój majątek i dosyć wcześnie sprzedawałem dużo akcji. Haczyk jest taki, że ta pierwsza część wyszła super, no bo dużo majątku ocalało, można powiedzieć, przed tymi wielkimi spadkami z marca. Gdybym spojrzał na to, co miałem wtedy w portfelu i na to, gdzie te spółki są dzisiaj, no to byłbym na bardzo, bardzo solidnym minusie, więc ta decyzja była super. Gorzej, że przez tą zachowawczość, przez to, że dbam o to, żeby tego majątku jednak nie stracić. Wiele instrumentów wchodziłem dużo później. Czyli de facto przegapiłem dosyć sporą część wzrostów. I gdybyśmy potraktowali to w trybie takiego aktywnego zarządzania, no to to jest ten błąd utraconych korzyści, że tutaj zdecydowanie sporo mnie ominęło. Więc ja nauczyłem się w tym roku o sobie, że przy większym kapitale człowiek już się robi zdecydowanie mniej ryzykowny. I to nie jest książkowa teoria, tylko po prostu patrzycie na te ciężko uzbierane, zapracowane, odłożone i zarobione pieniądze, i już niekoniecznie chcecie takiego ryzyka. I wtedy właśnie naszła mnie refleksja. Że jak już będzie ten podcast, to zdecydowanie opowiem Wam o tej refleksji i nagram chociaż krótki, ale specjalny odcinek, że są dwa sposoby inwestowania, które dają wszystkim dużo, dużo więcej spokoju. Pierwszy sposób to jest inwestowanie pasywne. 2020 rok moim zdaniem pokazał okrutnie siłę. Indeksów. Mówię trochę okrutnie, bo jak zobaczycie, jak działają indeksy giełdowe, to jak one są skomponowane, to często pokazuje, że jest to obraz bardzo, bardzo mocno zamazany. WIG-20 jest tutaj paskudnym wyjątkiem. On się w ogóle nie nadaje do jakiegoś analizowania w skali międzynarodowej i to jest nie dość, że taki dosyć egzotyczny indeks, to dziwnie zbudowany, źle zbudowany. Jeszcze z gigantycznym skarbem państwa w środku. Więc powiedzmy, że tego przykładu dzisiaj nie będziemy za mocno używać, bo on po prostu wypacza trochę ideę inwestowania pasywnego. W sensie polska gospodarka to nie jest WIG20, zdecydowanie. Nawet jeśli ktoś się trzyma tego, że przecież to jest 20 wielkich spółek, więc one odzwierciedlają polską gospodarkę, no to warto się zastanowić nad tym, jak wyglądał ten indeks przez ostatnie lata. No a jednak gospodarka się rozwijała całkiem prężnie, więc no, no nie, to nie jest tak, że WIG20 jest dobrym reprezentantem polskiej gospodarki. Na czym polega cała zabawa z indeksami w skali międzynarodowej? Oczywiście polećmy sobie do Stanów. Tam jest piękny, wielki indeks SP500 który ma 500 największych spółek amerykańskich. I teraz na czym polega haczyk? Indeksy giełdowe podlegają rewizjom i to jest kluczowe. Tak jak w nie mówiłem, żeby nie używać WIG20, ale ostatnio rewizja, którą na pewno pamiętacie, to jest to, że za mBank do indeksu WIG20 wskoczyła Allegro. I to tak naprawdę jest zmiana, która w waszym portfelu nic nie zmienia, bo dalej macie kupiony ETF na WIG20, prawda? Albo kontrakt, albo cokolwiek na WIG20. Ale tak naprawdę zmienia bardzo dużo, bo zmieniła się przecież spółka. Zmienił się istotny element składowy danego indeksu. I teraz wyobraźcie sobie, że macie przez wiele lat ETF na indeks SP 500. Powiedzmy, że tak wierzycie w siłę amerykańskiej gospodarki, że od 30 lat, miesiąc w miesiąc, kupujecie ETF na SP 500. Cały czas macie w portfelu ten sam instrument. Ale w środku pojawiają się nowe spółki, a stare wypadają. Inna sprawa, że zmieniają się całe branże, no bo mamy w indeksach tak zwane wagi, czyli spółki robią się coraz większe, ich kapitalizacja rośnie, mają większy udział w indeksie, czyli im bardziej one są rozpędzone, tym bardziej rozpędzony jest cały indeks. W Polsce znowu troszeczkę wypaczone, bo widzimy, że całym indeksem tak naprawdę dzisiaj 30 ponad procent tego indeksu WIG-20 to jest CD Projekt plus Allegro, czyli tak naprawdę dwie spółki największe, o największej kapitalizacji, prywatnym kapitale. Są w stanie często pociągnąć w jedną lub w drugą stronę WIG-20. W SP500 dzisiaj ta dysproporcja jest na korzyść spółek technologicznych. I też 2020 rok pokazał to, że technologia, która wprawdzie też zaliczyła dołek w marcu, odbiła bardzo szybko tylko że ona nie odbiła tak stricte spekulacyjnie bo zyski takich gigantów jak Google, Apple, Amazon, Facebook itd., one naprawdę w czasie pandemii niesamowicie urosły więc za tym akurat też stoją fundamenty. Ale te potwornie wielkie spółki swoim udziałem w indeksie SP500 ciągnął ten indeks do góry. I wcześniej były to oczywiście banki. Czyli jeszcze przed kryzysem w 2008 roku, jak te banki inwestycyjne i nie tylko rozwijały się, robiły ekspansję międzynarodową, udzielały coraz to więcej kredytów, sprzedawały coraz to więcej produktów, to one de facto trochę ciągnęły ten SP500. Jak się zaczął kryzys finansowy, te banki zrobiły się mniejsze. Niektóre nawet powypadały, ale SP tak naprawdę wymieniając spółki jedne na drugie, czy nie tylko wyrzucając jedne, a wrzucając drugie w ramach rewizji, ale też kiedy te wagi się zmieniały, S&P 500 i tak pioł się tak naprawdę do góry. Więc zmieniają się trendy, zmieniają się sektory, ale S&P 500 zawsze ma te spółki najlepsze. Przykład z tego roku, już chyba było kilkanaście rewizji indeksu S&P 500, więc jeśli macie to w portfelu, to mogliście przegapić, że Hardy Davidson wypadł z tego indeksu piękne amerykańskie motocykle właściwie symbol motoryzacji amerykańskiej zrobił się za mały na indeks S&P 500, ale w czasie pandemii urósł inny symbol amerykański, tym razem z dziedziny żywienia – pizza. Dokładnie Domino's Pizza, która na miejsce Harley'a wskoczyła. Więc może tego nie czujecie w S&P 500, ale legenda motoryzacji, no i bardzo dobry model biznesowy robienia i rozłożenia pizzy zamieniły się dzisiaj miejscami. I to w indeksie zmienia się cały czas, natomiast pasywny inwestor po prostu śpi spokojnie, bo regularnie kupuje całą gospodarkę, indeks trochę pracuje na niego. Ja pamiętam jak rozmawiałem z Finaxem. Może kojarzycie Finax z mojego kanału, kilka filmów o nim robiłem i uważam, że to jest bardzo fajny produkt. Pamiętam jak jeszcze z nimi rozmawiałem właśnie w poziomie luty marzec. I się pytałem, jak mniej więcej klienci pasywnie odbierają to co tam się dzieje na świecie, jak te giełdy spadają, co ci klienci Finaxa tam mniej więcej robią. I wtedy szefostwo tej spółki opowiedziało mi, że to co właściwie większość podobno funduszy pasywnych przeżywa czyli napływ kapitału od klientów, którzy już regularnie inwestują. Z reguły inwestujemy pasywnie na bardzo, bardzo długi termin, czyli to jest coś z myślą o dzieciach, to jest coś z myślą o emeryturze, to jest coś z myślą o horyzoncie inwestycyjnym na poziomie 20-30-40 lat. Więc z tego punktu widzenia, każda możliwość dużej korekty jest wykorzystana, żeby jeszcze coś do tego dorzucić. A i tak regularne zakupy są cały czas jako zlecenia stałe. I podobno naprawdę tak to działa. Jeśli się porozmawia z funduszami pasywnymi, no to faktycznie oni dostają nie zastrzyk nowych pieniędzy, bo to nie jest tylko tak, że nagle dużo ludzi zainteresowało się inwestowaniem i teraz leci, to nie jest ten efekt Robin Hooda, ale ci, którzy już inwestują pasywnie od wielu, wielu lat. Oni nie przegapiają tych momentów, więc oni przy bardzo dużej korekcie po prostu uśredniają sobie te zakupy i normalnie, jak gdyby nigdy nic co miesiąc kupują. No i coś, w tym jest, że sam Warren Buffett, jak pytany jest o inwestowanie, to mówi regularnie, że poleca wszystkim indeksowe podejście do inwestowania, czyli właśnie kupowanie chociażby indeksu SP 500, kupowanie całej gospodarki amerykańskiej w jednym indeksie, bo każde inne inwestowanie wymaga ogromnego zaangażowania. Moim zdaniem warto jest w ogóle to rozważyć ze względu na naszą polską perspektywę. Jakby nie patrzeć, jeśli staniemy tak sobie troszeczkę obok tego wszystkiego i obiektywnie spojrzymy na globalne rynki. No to jesteśmy krajem troszkę egzotycznym. Jak spojrzymy na rynek, na rynek amerykański, rynki azjatyckie, europejskie i na to, jak jest udział w tym torcie światowym kapitału, no to Polska jest jednak rynkiem małym, egzotycznym i jeszcze ma tą dziwną walutę, ten nasz złoty. Więc jeśli tak mocno obiektywnie na to spojrzymy, to coś w tym jest, że powinniśmy jednak trochę bardziej globalnie na to patrzeć i w, szczególnie w tej formie pasywnej patrzeć na największe gospodarki, takie jak właśnie chociażby wspomniana Ameryka. Czy być może największy zwycięzca całej pandemii, czyli Chiny, które nie przeżywają teraz takiego dramatu jak my w Europie, czy nie przeżywają takiego dramatu jak Amerykanie. Tam gospodarka rozwija się dużo sprawniej niż wszędzie indziej na świecie. Jak mówimy o ETFach to koniecznie zajrzyjcie na kilka blogów, zdecydowanie więcej tam znajdziecie o ETF-ach i o tym podejściu pasywnym niż u mnie. Po pierwsze to jest System Trader, czyli Jacek Lempart, zdecydowanie podejście globalne, długoterminowe, bardzo techniczne, on ma zresztą świetne własne oprogramowanie, które sam zrobił. Drugi blog to jest Stockbroker Artura Wiśniewskiego, on ma nawet taką grupę na Facebooku Pasywna Rewolucja, tam jest też sporo treści o tym, jak w ogóle wykorzystać chociażby ITX do pasywnego inwestowania, też sporo treści. No i oczywiście nie może w tym gronie zabraknąć Marcina i Wucia, który w kontekście ETF-ów w Polsce zrobił bardzo, bardzo dużo, świetnie rozkłada ten temat na czynniki pierwsze i sprawia, że te ETF-y nie są takie trudne, jak nam się wydaje, bo trzeba przebrnąć przez te ciężkie nazwy, trzeba przebrnąć przez te fakt sheety, w których jest pokazanych kilka parametrów i okazuje się, że to jest dużo, dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Drugi inwestor, któremu trochę zazdroszczę, i w tym roku zdecydowanie y, też idę troszeczkę w tę stronę, zacząłem budować mały portfel dywidendowy, który z biegiem lat ma się mocno rozrosnąć, jest nastawiony właśnie na amerykańskie spółki. Drugi inwestor, który śpi spokojnie, o którym muszę powiedzieć, to jest ten inwestor dywidendowy. Wiem, że kawałek odcinka podcastu to jest zdecydowanie za mało, żeby ruszyć temat dywidend, ale muszę wam nakreślić, tak jakby dlaczego ta filozofia jest tak spokojna jeśli podchodzimy do niej odpowiednio długoterminowo. W kontekście aktualnego kryzysu, naszego dywidendowego inwestora interesuje tylko i wyłącznie perspektywa kilkudziesięciu lat, a może nawet przekazania majątku. Tak jakby takie jest podstawowe założenie, więc to nie są dywidendy, które mają nam płacić na życie za rok, za dwa. One mają nam płacić w odległej przyszłości, a może cały czas będą szły na reinwestowanie, bo będą płacić dopiero naszym dzieciom. Więc z takiego punktu widzenia inaczej patrzy się na rynek. Nasze zadanie jako inwestora długoterminowego i dywidendowego to jest wybranie kilkudziesięciu spółek, które będą się dzielić dywidendą z nami, akcjonariuszami, w długim terminie czyli tak, no, 10, 20, 30, 40 lat. I takich spółek szukamy. Mają też wypłacać coraz wyższe dywidendy czyli jeśli w tym roku ktoś mi płaci dolara kwartalnie to byłoby super, jakby w przyszłym roku płacił dolara i 5 centów bo może to nie jest jakaś furora w skali jednego roku ale biorąc pod uwagę, że ten portfel jest trochę jak ta kula śnieżna, którą pchamy i ona się robi coraz większa i większa i większa, no to te dolary się naprawdę skumulują solidnie za ileś lat. I tak naprawdę mi znowu nie chodzi tylko i wyłącznie jakiś ten procentowy jeld te tu i teraz, mi chodzi o to, żeby ta dywidenda była coraz większa i większa, bo ja bym chciał trzymać te akcje przez długie, długie lata. I koniec końców, nie liczy się to, ile te spółki będą warte za rok, za dwa, za trzy, za pięć, ale ile tych pieniędzy, fizycznie dolarów na akcje, będzie trafiać do mojej kieszeni. I ta pula pieniędzy, jak będzie duża i jak będzie rosła. I teraz, co taki inwestor robi w czasie pandemii? Nie dość, że kupuje po niższej cenie akcje, które już miał w portfelu. I tak naprawdę cieszę się, że ma wielką wyprzedaż, bo z jego punktu widzenia to jest super. Natomiast w drugim przypadku, przy dużych wahaniach walutowych, może jeszcze zaopatrzyć się sensownie w walutę. I mówię o tym dlatego, że kiedy patrzymy na inwestowanie dywidendowe w Polsce, no to jest taki dosyć uproszczony pogląd na to, no bo raz w roku wypłacana dywidenda, wszystko jest w naszej walucie, prawda? Ale jeśli inwestujemy chociażby w Stanach, to nie dość, że mamy dywidendę 4 razy do roku, to jeszcze musimy wcześniej kupić dolary. I co jest ciekawe, Urząd Skarbowy i tak patrzy na transakcję rozliczaną w dniu wypłaty dywidendy. Czy tak samo jak kupujemy i sprzedajemy akcje, to znowu liczy się ta waluta z tego okresu sprzedaży, kupna danego instrumentu. Natomiast nie patrzy się na to, po jakiej cenie ja kupiłem te dolary. I zmierzam do tego, że jeśli teraz jesteśmy na poziomie np. Na 3,80 za dolara, no to jak sprzedam dane akcje przy poziomie 4,50, to tak naprawdę ten zysk między 3,80 a 4,50, no to jest dla mnie niesamowicie duża różnica w kontekście zakupionej waluty, natomiast w perspektywie rozliczenia i tak będzie się liczył kurs z okolic transakcji. To jest trochę śmieszne, bo, bo jest odrealnione, no ale po prostu takie są przepisy, natomiast nas inwestorów dywidendowych, to może trochę na, na wyrost mówię nas, ale w każdym razie jako początkujący inwestor dywidendowy też troszkę na to już patrzę. Taki 2020 rok też jest po to, żeby zaopatrzyć się z jednej strony w waluty, z drugiej strony w nowe, może nie spółki, ale właśnie w więcej akcji spółek, które już wcześniej wybrałem. Oczywiście taki portfel dywidendowy to nie jest prosta sprawa, bo trzeba te spółki dobrze analizować, trzeba mieć dużo cierpliwości i sporo nakładów finansowych, bo to jest fajne, jeśli naprawdę tej kasy już trochę tam dokładamy. Między innymi dlatego wiele osób nie robi portfeli dywidendowych, bo one nie są fajne, jak się zaczyna od kilkuset czy kilku tysięcy złotych i się bardzo mało wpłaca, no to nigdy tych dywidend nie poczujemy, ale jeśli faktycznie nadwyżki tam ładujemy przez wiele lat, to może się okazać, że po kilkunastu latach ten portfel będzie naprawdę dobrze płacił. No i oczywiście ta różnica na korzyść chociażby amerykańskich portfeli. Jeśli ja w tym momencie mam spółki polskie wypłacające raz do roku i w tym momencie mam takich spółek, powiedzmy, 30 w portfelu, to dostanę wypłatę 30 razy w roku, więc takie no, 2,5 wypłaty na miesiąc. Ale mając 30 amerykańskich spółek, dostanę 120 wypłat rocznie, czyli de facto co trzeci dzień ktoś mi będzie płacił pieniądze. Więc to jest taka dosyć motywująca, jeśli patrzymy na tego typu portfel. I teraz zobaczcie, że jeśli jesteśmy takim inwestorem, to w 2020 roku, nawet jeśli nasz portfel znacząco zmalał, jeśli chodzi o wycenę na wartości, to biorąc pod uwagę, że te akcje są z mojego punktu widzenia niesprzedawalne, a interesuje mnie tylko wypłacana gotówka, to tak naprawdę wchodzę jak do supermarketu i zaczynam szukać w tym momencie przecenionych akcji, które nadal płacą dywidendę. Bo dla dywidendowego inwestora tak naprawdę największym problemem 2020 roku były spółki, które na przykład wahają się, czy ta dywidenda będzie wypłacana, czy będzie w ogóle zawieszona i tak dalej. To jest do sprawdzenia. Najlepszy przykład Walt Disney. Z jednej strony ogromny potencjał w postaci Disney Plus, z drugiej strony ogromna kula u nogi, gdy jest pandemia i ma się parki rozrywki. No i nagle y, duży problem, bo spółka bardzo, bardzo dywidendowa dla wielu inwestorów. Więc tego typu problemy to jest coś, co czeka inwestorów dywidendowych. Ale ich te wahania, gigantyczne wahania, jakie mieliśmy w 2020 roku mocno, mocno nie dotyczył. I mówię to też dlatego, że znam sporo inwestorów dywidendowych i oni naprawdę cieszyli się niebywale, jak te akcje zaczęły spadać i troszeczkę nie rozumieli, dlaczego wszyscy aktywnie zarządzający aż tak to przeżywają, skoro mamy jedną wielką promocję. No właśnie tylko ich nie obchodzi absolutnie to, jaka jest cena dokładnie tej spółki, ich najbardziej obchodzi to, ile tego cashu będzie tak naprawdę wypłacane do ich portfela. Więc moim zdaniem arcy ciekawe dwa przykłady, którym warto się przyglądać, jeśli inwestujemy zupełnie inaczej. Ja mam taką refleksję, może postanowienie trochę noworoczne, żeby się... Rozglądać też dużo szerzej po takich możliwościach, żeby troszeczkę usprawniać ten swój portfel, bo, bo już po latach patrzy się na to zupełnie inaczej. Chce się inwestować trochę mniej aktywnie, patrzy się na większy horyzont inwestycyjny, patrzy się na bardziej stabilizację tych zysków i przychodów. No i to co ja powtarzam zawsze na blogu i zawsze będę powtarzał również tu w podcaście: inwestowanie ma być po to, żeby. Tak naprawdę, nasz kapitał, nasz majątek powiększać. Ono nie jest po to, żebyśmy nagle rzucili robotę i tylko i wyłącznie od rana do wieczora spędzili przed kątem maklerskim, bo musimy zarobić na życie. To jest, moim zdaniem, jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy zrobić. Naprawdę znam niewiele osób, które to robi, kilka dosłownie osób, które to robi z sukcesami, często mając i tak inną pracę, bo wychodzą z założenia, że to jest zbyt duże obciążenie psychiczne. I tu myślę, że na każdy day trader się ze mną zgodzi. Bo oni chyba spali zupełnie inaczej, chociaż dla nich zmienność oczywiście to jest ten raj na ziemi, więc ci najbardziej doświadczeni też pewnie w 2020 roku potrafili mieć przepiękne dni czy tygodnie na rynku. Ale zmierzam do tego, że bardzo ważne jest to, żeby mieć swój wypracowany, dobry sposób, liczyć się z tym ryzykiem, jakie mamy trzymać się go bardzo, bardzo mocno. Najgorsze, co możemy zrobić na rynku inwestycyjnym, to tak naprawdę bawić się, nie wiedzieć za bardzo, co my tak naprawdę robimy, zmieniać co chwilę strategię, czy, czy po prostu dać się ponieść emocjom, no bo mocno spada, mocno rośnie, czy to, o czym mówiliśmy tydzień temu, czyli wielkie zastanawianie się, czy S&P w przyszłym tygodniu spadnie, czy w przyszłym tygodniu urośnie, no bo Joe Biden wygrywa wybory według wstępnych ustaleń i jeszcze nie ma wprawdzie oficjalnych wyników, ale już mu wszyscy gratulują, więc może SP jednak urośnie. No i jeśli to jest nasze podejście, to może być ono po prostu bardzo ryzykowne i jednocześnie bardzo stresujące. I zarówno inwestor dywidendowy, jak i inwestor pasywny, którzy inwestują spokojnie, długoterminowo, będą na to patrzeć inaczej, ale nawet ten super aktywny day trader, który jest wyćwiczony tylko w wąskim wycinku inwestowania, on dobrze wie, że zgadywanie, czy indeks w przyszłym tygodniu urośnie, czy spadnie. To nie jest dobra rzecz. On ma zupełnie do tego inne podejście i wie, że musi wyrobić tak zwaną dniówkę, żeby ten system się po prostu spiął. I z tą myślą wam zostawiam, żeby dobrze się zastanowić, jakie mamy podejście. Zbliża się koniec roku, więc może to jest dobry czas, żeby troszeczkę pomyśleć o tym, jakie będę miał podejście do rynku w przyszłym roku. Ja mogę na pewno wam obiecać, że będzie troszeczkę treści o dywidendach, bo podoba mi się to. Całkiem fajnie podoba mi się budowanie takiego portfela. Mam dopiero w nim 8 spółek. Docelowo planuję, żeby w przyszłym roku było tam co najmniej spółek 20, więc to jeszcze trwa, ale jak już się zadzieje, to chętnie wam to pokażę i zobaczymy jak to jest być chociaż trochę dywidendowym. To nie będzie mój główny portfel jeden jedyny absolutnie, bo to nie jest tak, że się rozstaje z polskim rynkiem nagle i w ogóle wyjeżdżam za granicę z kapitałem, ale to będzie taka dosyć konkretna część dywidendowa. Po to właśnie, żeby te finanse się uspokoiły, po to, żeby trochę lepiej spać, gdyby przyszła znowu pandemia, chociaż jednej się jeszcze nie pozbyliśmy, gdyby przyszły inne tego typu problemy, żeby po prostu jakaś jedna część portfela kapitału skupiała się nie na tym, co się dzieje na świecie i jak te indeksy czy spółki fruwają w góra dół, ale na tym, ile cashu, czyli gotówki, dosłownie będzie wpływać na dane. Rachunek. Zachęcam Was do tego, żeby liczyć nie w procentach, nie w wahaniach, a właśnie w pieniądzach, w dolarach, PLN-ach, euro i innych walutach, ale ważne, żeby to jednak był trochę cash, bo koniec końców yy, patrzymy tak naprawdę na to, jak nasz majątek urósł bądź spadł, a nie tylko na to, czy się dobrze bawiliśmy, stresowaliśmy, czy te indeksy yy, mocno w danym roku szalały. Ważne to, co na koniec dnia zostaje w naszym portfelu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpaniczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic Za Darmo.